Bartek, przed nami mecz z Piastem Gliwice. Jesteście gotowi na to spotkanie? Tak, jesteśmy gotowi, nie możemy się doczekać, bo wreszcie zaczęliśmy w tym tygodniu, znowu wróciliśmy do treningu z całą drużyną. Wszyscy, którzy byli na słabie się czuli i mieli te pozytywne wyniki, to też wrócili do zespołu. Wszyscy są gotowi, czekają, żeby móc zagrać, bo jednak każdy piłkarz trenuje po to, żeby móc grać mecze, tym bardziej taki mecz jak z Piastem, gdzie to jest mecz derbowy, więc na pewno jest to dodatkowy smaczek i na pewno chcemy wyjść zwycięsko z tego pojedynku. Czy to, że Piast jest ostatni w tabeli, coś zmienia w podejściu do tego meczu, czy w przypadku derbów nie ma to żadnego znaczenia? Z naszej strony myślę, że to nie zmienia nic, bo tak czy inaczej, czy by Piast był pierwszy, czy tak jak teraz jest na ostatnim miejscu, to i tak byśmy chcieli grać o zwycięstwo, i tak chcemy to wygrać i dla siebie, i też dla kibiców, i dla naszych rodzin, no bo jednak to jest mecz derbowy, tak? A po drugie, ta tabela na pewno też trochę nie pokazuje potencjału Piasta, bo to jest też bardzo dobra drużyna, która po prostu słabo zaczęła sezon i oni też będą chcieli zacząć wygrywać i punktować, więc musimy na pewno być skoncentrowani. I nie ma mowy o żadnym jakimś lekceważeniu czy patrzeniu w tabelę. Po prostu wiemy, jak dobrze musimy zagrać, żeby ten mecz wygrać. Remis we Wrocławiu przy sporych osłabieniach kadrowych był dla Was mentalnie jak zwycięstwo? Nie, myślę, że po prostu wszyscy ci, którzy też mniej grali, to w ostatnich czasach to pokazali, że można na nich liczyć, tak? Wszyscy jako drużyna myślę, że się spisaliśmy i myślę nawet, że więcej mogliśmy wyciągnąć z tego meczu i mogliśmy to spotkanie wygrać i na pewno lekki niedosyt jest, ale patrząc bardziej długofalowo, to myślę, był fajny pozytyw, że naprawdę wszyscy są gotowi, wszyscy są zwarci i każdy czeka, żeby móc pomóc drużynie. Do rozegrania zostało w tym roku jeszcze 5 spotkań. Z pewnością ważne byłoby pozostanie w czołówce, by zima była spokojna. Nie wiem, szczerze, tak daleko jeszcze nie wybiegam, co będzie w zimę. Na dzień dzisiejszy skupiamy się tylko na tym meczu z Piastem i tylko to się liczy, tak? I tak jak powiedziałem przed chwilą, że chcemy ten mecz wygrać, żeby móc też spokojnie spojrzeć w lustro i co będzie dalej, to będziemy patrzeć po weekendzie. W dalszym ciągu mecze rozgrywane są bez udziału publiczności. W ostatnich dniach nasz klub przygotował wirtualne bilety na piątkowe spotkanie, do zakupu których gorąco zachęcamy wszystkich kibiców. No tak, myślę, że to bardzo fajna akcja i mogę serdecznie zachęcić wszystkich kibiców do kupna tego biletu. Ja już kupiłem.